Halo, halo, witam wszystkich, a dzisiaj omówimy sobie kolejnego dowódcę z gry Rise of Kingdoms i będzie to dowódca bardzo popularny, jeden z najsławniejszych tak zwanych czołgów w grze Rise of Kingdoms, a będzie to Charles Martel, inaczej Karol Młot. Mój Karol Młot na całe szczęście jest już w ekspertyzie, natomiast na początku gry ja mojego Karola strasznie zepsułem i nie mogłem go używać, gdyż był zepsuty przez dużą część gry. Kiedyś nie było możliwości blokowania umiejętności, nie było też możliwości resetu tych umiejętności, bo na pewno bym takiej umiejętności tutaj użył, ale o tym może powiem trochę później. Tak ogólnie Karol Młot to jest naprawdę świetny dowódca i on jest bardzo dobry od początku gry i naprawdę w późniejszym czasie też jest często używany. Ja się absolutnie nie zgadzam z taką teorią, że w sezonie zdobywców Karol Młot jest już bezużyteczny. Absolutnie nie, to jest nadal bardzo solidny dowódca w sezonie dowódców. Przepraszam, zdobywców, natomiast trzeba wiedzieć, jak go używać poprawnie, trzeba wiedzieć, w jakich sytuacjach on będzie dobry. On oczywiście już nie będzie taki świetny w sezonie zdobywców, ale nadal wiele osób go używa i to nie jest prawda, że nie można go używać już później. Także to jest też taki dowódca, którego będziemy mogli używać przez długi, długi czas. Natomiast właśnie o tym jego zastosowaniu, to wydaje mi się, że Karol Mott można by powiedzieć, że tak jakby jest przeciwieństwem Double C, o którym ostatnio robiłem film, więc wydaje mi się, że to też będzie fajne takie złożenie ich, tak? Tej kawalerii i piechoty, oni są tak jakby pod pewnymi względami kwintesencją swoich jednostek, aczkolwiek piechota przeszła duże zmiany i już nie jest taka typowa, jak właśnie był Karol Młot, czy Ryszard, czy inni dowódcy, tacy, że tak powiem, starej piechoty. Ok, przejdźmy może na początek do jego umiejętności. Pierwsza umiejętność jest bardzo dobra, szczególnie na początku gry, ponieważ, zobaczcie, będziemy mieli zwiększone obrażenia o 30% przez 4 sekundy. I to jest naprawdę solidne, mając na uwadze to, że na przykład umiejętności będziemy używać raz na 8 sekund, to będzie znaczyło, że przez w zasadzie połowę czasu walki będziemy mieli 30% większe obrażenia. Jak na dowódcę, który jest od razu dostępny, to jest naprawdę solidna sprawa. Kolejna sprawa jest taka, że będziemy mieli tarczę, która też będzie trwała przez 44 sekundy i ona będzie mogła przyjąć obrażenia o wysokości 1200. Tylko tutaj od razu mówię, że jeżeli ona przyjmie już tyle tych obrażeń, to ona nie będzie trwała 4 sekundy, a często będzie trwała tylko sekundę albo tylko 2 sekundy. Czyli chodzi o to, że w momencie, kiedy przyjmiemy już obrażeń tyle, o wysokości właśnie tej 1200, to ona po prostu przestanie działać. To znaczy będzie jakby efektywna, że na przykład będzie cały czas działała ta umiejętność dodatkowa Guan Yu. Natomiast chodzi o to, że nie będzie po prostu już absorbowała tych obrażeń. Zresztą z Guanem tutaj jest troszeczkę problem, bo jeżeli użyjemy Guana jako pierwszego, to ta tarcza od Karola Młota będzie miała bardzo niską szansę rzeczywiście być wykorzystana przez Guaniu, a na pewno nie wtedy, kiedy on puszcza swoją główną umiejętność. No chyba, że dalibyśmy Martela jako pierwszego, ale to znowu obniża zdolności Guana, więc generalnie tego bym nie polecał. I te połączenie Guan Yu i Charles Martel to nie jest to połączenie, którego chcielibyście, że tak powiem, używać. Ok, przejdźmy dalej. Druga umiejętność, świetna. Tutaj ja już mam ją w ekspertyzie, bo widzicie, że ekspertyza jest jakby powiększeniem tej umiejętności. Na początku ona będzie nam dawała 15% obrony i życia, czyli świetnie już, jeżeli go mamy na poziomie 5-5-1-1, bo mamy 15% większe, dwie najważniejsze statystyki w grze. I to sprawia, że Karol Młot jest naprawdę takim właśnie czołgiem. Ciężko go zniszczyć na początku, nawet jeżeli on jest zrobiony na poziomie 5-5-1-1, to on już naprawdę sobie świetnie radzi. Kiedy będziemy mieli ekspertyzę, te
zdolności wzrosną jeszcze o 5%, także ekspertyza naprawdę świetna, jak na pierwszą generację dowódców, to jest jedna z najlepszych ekspertyz w ogóle, oczywiście nie lepsza od Yisanga, ale jedna na pewno z najlepszych. Dodatkowo dostaniemy 20% prędkości marszu, co przy piechocie jest bardzo, ale to bardzo pożyteczne. Trzecia umiejętność jest taka troszeczkę do zapomnienia. Ona nam się przyda trochę w garnizonie. Charles Martel w garnizonie może być używany w KVK1, ewentualnie w KVK2, natomiast później już na pewno nie. To nie jest dowódca, który będzie długo użyteczny w garnizonie, on będzie dużo użyteczny w polu. Więc ten garnizon taki ok, ale jeśli tylko możecie, to omińcie tą umiejętność, ponieważ czwarta umiejętność znowu jest bardzo dobra i ona nam daje 30% do kontrataku. 30% do kontrataku, kiedy nasz dowódca jest takim typowym tankującym dowódcą, to jest naprawdę bardzo dobrze. Ponieważ, tak jak już mówiłem, Charles Martel jest przeciwieństwem Double C. To nie jest dowódca, który szybko kogoś zaatakuje mocno i później ucieknie. To jest raczej taki dowódca, którego wrzucimy gdzieś w środek walki i on, kiedy będzie miał dobry ekwipunek, kiedy będzie miał dobrego drugiego dowódcę, kiedy będzie dobrze ogólnie tutaj zrobiony, w sensie gdyby był właśnie albo w ekspertyzie, albo nawet na poziomie 5-5-1-1, czy tam 5-5-1-5, no to już by było idealnie, super, tak? Natomiast kiedy on będzie przeciwko słabszym rywalom albo podobnym rywalom, to oni naprawdę, tak jak mówię, będą się od niego odbijać trochę jak piłeczki ping-pongowe, tak? Ponieważ on ma bardzo dużą możliwość absorbowania obrażeń i on, że tak powiem, nie pęka, tak? Także on będzie robił nam dobre numery w KVK właśnie z tego powodu, że nie będzie dużo tracił, a może kilku marszom naraz zadać naprawdę duże obrażenia, a my tych obrażeń takich dużych nie będziemy przyjmować. Z Martelem warto uważać na to, żeby on nie zszedł nam za bardzo z życia. Czyli kiedy widzimy, że on już jest na takim poziomie, powiedzmy, zaczyna się ten rzuty, warto go wycofać do miasta i wrzucić z powrotem jako nowy marsz. Oczywiście jest to prawda dla wszystkich jednostek, ale dla niego, że tak powiem, tym bardziej, tak? Bo jeżeli go wycofamy w dobrym czasie, to on nam będzie robił naprawdę świetne numery cały czas. To też jest taki dowódca, którego możemy spokojnie używać wtedy, kiedy nie mamy pola. W sensie przeciwnik ma bardzo dużą przewagę i ja tylko wyskakuję na chwilę z nim z miasta, tak? Atakuje mnie kilka marszy i szybko wracam z powrotem. I to też jest taki sposób, dzięki któremu możemy zrobić lepsze numery i nawet w przewadze przeciwnika, że na przykład on atakuje nas, nie wiem, 10 czy 15 marszami, a my mamy tylko ten jeden, to zobaczycie po raportach, że może być taka sytuacja, że wy jakby więcej na tym zyskacie niż stracicie. Co byłoby absolutnie bardzo, bardzo trudne, używając jakiegokolwiek innego marszu czy dowódcy. Tutaj zaraz jeszcze powiemy oczywiście, bo to będzie zależne od tego, z kim go użyjemy. Także pod wieloma względami i właśnie w konkretnych sytuacjach Karol Mod będzie naprawdę dobry. To na pewno nie będzie taki dowódca, którym wiecie, szybko kogoś zaatakujemy i zniszczymy, w sensie tak jeden na jeden i zadamy mu jakieś ogromne obrażenie. Oczywiście to się może zdarzyć, jeżeli akurat trafimy na jakiś słabszy marsz albo na kawalerię, to on też może robić bardzo dobre wyniki, natomiast to nie jest taki typowy, że tak powiem, niszczyciel. Tak? To jest właśnie bardziej taki czołg, który jest w stanie przyjąć na siebie kilka marszy i on po prostu nie pęka, że tak powiem. Dobra, to powiedzmy sobie teraz o tym, jakie ja mam u niego talenty. Tutaj od razu mówię, że nie jestem jakimś specjalistą co do piechoty i niestety nie mogłem go używać przez to, że właśnie mój został zepsuty. Ja zepsułem swojego przez to, że miałem zrobione naprawdę na poziomie typu 2, 1, 3, 4, tak? Bo ja go wbiłem od razu na 60 poziom, czy tam blisko 60 poziomu, a nie mogłem później kontrolować umiejętności, jak one wpadają i miałem takiego pecha, że zupełnie w drugą stronę niż powinienem. Także to był jeden z takich moich pierwszych, poważnych
błędów w grze, których bardzo, bardzo żałowałem. I niestety nie mogłem go używać, przez co ta piechota u mnie cały czas była jakaś taka, że tak powiem, kulawa, tak? I też z tymi talentami nie jestem jakby ekspertem. Natomiast ja gdybym miał użyć talentów, to użyłbym takich talentów. Użyłbym tutaj dla leczenia, bo to naprawdę dla takich czołgów leczenie to jest fantastyczna sprawa. Użyłbym wszystkich talentów, które dają obronę i życie. I użyłbym też wszystkich talentów, które dają mi możliwość przyspieszenia tempa marszu. Czyli tutaj dlatego też sobie wziąłem tempo marszu, bo naprawdę to, że będziemy mogli się tą piechotą poruszać trochę szybciej, będzie dużym plusem. I teraz tak, jeśli chodzi o Karola Młota, to raczej nie polecałbym robienia takiego miksu. W sensie dawać z Karolem jakiegoś dowódcę, który zadaje bardzo duże obrażenia. Czyli na przykład nie polecałbym go używać z Guan Yu, nie polecałbym go używać z Yisang Ye, tak? Chociaż oni tak naprawdę będą sobie, że tak powiem, radzić, wydaje mi się, całkiem nieźle, ale jakoś po prostu nie polecałbym tej pary. Głównie dlatego, że ci dowódcy, którzy zadają duże obrażenia, będą z Karolem Młotem, że tak powiem, tracić te swoje możliwości zadawania większych obrażeń, tak? Czyli jeżeli Guan Yu ma drugiego dowódcę, który też zadaje obrażenia od umiejętności, jak na przykład Scipio, jak Leonidas, to wtedy te umiejętności są jeszcze powiększone, tak? Jeżeli tego nie będzie, no to będzie słaby. Natomiast piechota ma w swoich szeregach mnóstwo dowódców, którzy też są takimi właśnie tankującymi czołgami i na przestrzeni całej gry zawsze będziemy mieli kogo sparować z Karolem Młotem, żeby on właśnie taką rolę nam spełniał. Na początku oczywiście najlepiej będzie spełniał tą rolę z Ryszardem. Czekajcie, czy ja gdzieś tutaj mam Ryszarda. Okej, okay, Ryszard jest u mnie tutaj, także Ryszard na poziomie 5511 i Karol Młot to jest też naprawdę bardzo fajne połączenie. Oczywiście później to już jest kwestia wasza, na ile macie możliwości, żeby ich wymaksować. Natomiast nawet taka para obu na poziomie 5511 będzie naprawdę spoko na początku gry. Mimo wszystko nie polecałbym Karola parować z Sansu, bo tutaj znowu polecałbym go jednak parować z dowódcami, którzy będą zadawali uderzenie takie bardziej od tych umiejętności, tak? Czyli ewentualnie, jeżeli już jakiś epicki byłby to dowódca, to może też nie Bjorn, a raczej polecałbym go parować z Eludrim. Chociaż akurat Eludrim nie jest jakimś popularnym w ogóle dowódcą piechoty, jeśli chodzi o epickich, także będzie też w porządku użycie go z Sansu, będzie też w porządku użycie go z Biernem, natomiast, tak jak mówię, gdzieś tam docelowo jednak próbowałbym drugiego dowódcę legendarnego, czy to będzie właśnie Ryszard, czy to będzie później, oczywiście, Aleksander Wielki. Aleksander Wielki, który nam się później pojawia z Karolem, będzie też tworzył bardzo fajną parę i to też będzie taki czołg. To będzie jeden z niewielu czołgów, który, czy tam w ogóle jeden z niewielu marszy, który w KvK3 może naprawdę fajnie stawić czoła parze Attila Takeda w polu. Tak, także ja pamiętam, że kiedy Attila Takeda weszli, to takim jednym marszem, który nie był w stanie może ich zatrzymać, ale nie miał tak fatalnych rezultatów przeciwko nim, to właśnie był Aleksander i Karol Młot. Także to też będzie bardzo fajny marsz, jeżeli będziemy chcieli go użyć. Później, kiedy pojawia nam się Pakal, czekajcie, też go muszę znaleźć, bo gdzieś tutaj u mnie jest na dole, o, to Karol Młot będzie też fajnie się parował z Pakalem. Oczywiście Pakal będzie miał lepsze, że tak powiem, wyniki użyty z Haraldem, natomiast z Karolem Młotem często też widzę tą parę i, że tak powiem, nie ma wstydu, jest to też możliwość. Także widzicie, nawet później w sezonie zdobywców Karol Młot jak najbardziej jest też do użycia. Co więcej, w sezonie zdobywców Karol ma naprawdę fajne plusy z muzeum. Zobaczcie go tutaj, tak? Czyli
Mamy tutaj 20% ataku, piechoty i 5% życia. 30% statystyk z muzeum. Naprawdę fajna sprawa. Nawet jeżeli to jest niepopularny atak, to 25% to jest naprawdę fajna rzecz i duży plus dla tego dowódcy. I on jest naprawdę cały czas gdzieś tam pożyteczny. Na dodatek, jeżeli ktoś lubi, to wydaje mi się, że on tak estetycznie w ogóle fajnie wygląda. Jest to ciekawy dowódca, sama jego nazwa jest ciekawa, także pod wieloma względami wydaje mi się, że to będzie dowódca bardzo dobry i ja go oczywiście polecam. Jak uważam, że najlepiej byłoby go zrobić, jeżeli jesteśmy zdecydowani gdzieś tam na piechotę, to uważam, że fajnie sobie zrobić Karola gdzieś tam na poziomie 5-5-1-1, nawet w początkowej fazie i nawet można wydać na niego te legendarne głowy. Znowu tak nie myślmy, że z tawerny sobie go zrobimy na poziomie 5-5-1-1, bo to będzie naprawdę bardzo długo trwało i może się okazać, że zanim zrobimy go na 5-5-1-1, to już będziemy dawno w sezonie zdobywców. Gdzie, wiecie, w sezonie zdobywcą no na ekspertyzie to on jest dobry, tak? Ale jeżeli chodzi o 5-5-1-1, no to rzeczywiście nie będzie sobie jakoś dawał rady. Także wydaje mi się, że w początkowej fazie, jeśli chcemy w niego zainwestować, w KVK1 czy KVK2, to można go używać właśnie, domaksować sobie do 5-5-1-1, a później z tawerny powoli, powoli gdzieś tam dążyć do tej ekspertyzy. No chyba, że dowódca na tyle nam się podoba, że po prostu chcemy go wymaksować, bo po prostu stwierdzamy, że chcemy iść bardzo mocno w piechotę, że jakoś tak na przykład nie bardzo chcemy tego Yisangie, wtedy oczywiście można sobie wymaksować i będziemy mieli naprawdę jednego solidnego dowódcę, którego możemy używać przez długi, długi czas. Ok, to tyle jeśli chodzi o Karola Młota. Dajcie znać, co wy myślicie o tym dowódcy, czy używaliście go od początku gry i jakie wyniki dawał wam właśnie Karol Młot, a może nadal go używacie. A do tego cały czas zachęcam do lajkowania i subskrybowania. Staramy się cały czas wykręcać lepsze zasięgi i lepsze numery. Bardzo będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujecie, szczególnie, że wielu widzów, którzy ogląda kanał, jeszcze tego kanału nie subskrybuje, także to będzie dla mnie naprawdę duża pomoc i będę bardzo wdzięczny. Dzięki, trzymajcie się i na razie. Cześć.